Wczoraj mówiliśmy o najlepszych liniach lotniczych, dziś porozmawiamy o najgorszych. Ranking ten opracowuje już od kilku lat firma AirHelp. Zobaczmy, co mają nam do powiedzenia. Adria Airways. Były słoweńskie narodowe linie lotnicze z siedzibą w Lublanie miały połączenia z 24 krajami, głównie w Europie. Należały do sojuszu Star Allies. Głównym węzłem był port lotniczy Lublana. Linia do czerwca 2017 roku posiadała również bazę w porcie lotniczym Łódź. Tak, w Łodzi jest lotnisko. Linia złożyła wniosek o upadłość 30 września 2019 roku z powodu niewypłacalności. W poniedziałek 30 września 2019 roku przewoźnik zawieził wszystkie loty, ale na listę jeszcze zdążył się załapać. Aerolines Argentinas. Największe narodowe argentyńskie linie lotnicze z siedzibą w Buenos Aires. Głównym węzłem jest port lotniczy Buenos Aires, Ezeiza i port lotniczy Jorge Newbery. Siedziba główna znajduje się w Buenos Aires oczywiście. Linia znalazła się na liście nie ze względu na jakość usług, ani nie ze względu na terminowość, gdyż pod tym kątem wypada całkiem nieźle. Problemem jest przetwarzanie skarg. Jeśli coś w tych liniach pójdzie nie tak, nie macie szans na rozwiązanie problemu. W tej kategorii argentyńskie linie uzyskały niecałe 2 punkty i jest to najgorszy wynik na świecie. Transavia. Holenderskie tanie linie lotnicze z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie są drugą co do wielkości linią lotniczą w Holandii. Obsługują połączenia głównie z krajami basenu Morza Śródziemnego. Głównym hubem linii jest port lotniczy Amsterdam Schiphol, założone przez belgijskiego producenta rowerów w roku 1965. W Polsce dawniej Transavia obsługiwała połączenie z Krakowa do Paryża. Linia skończyła loty do Krakowa 22 czerwca 2010 roku. Od 3 lipca 2015 roku linia obsługuje połączenia Warszawa-Chopina-Paryż 3 razy w tygodniu w sezonie letnim. 9 maja 2017 roku linia uruchomiła również połączenie z Katowic do Amsterdamu. Rejsy na tej trasie wykonywane są we wtorki, czwartki i soboty. Lauda Motion. Austriacka linia lotnicza zależna od irlandzkiej firmy Ryanair. Były mistrz świata Formuły 1 Niki Lauda miał mniejszościowe udziały w linii lotniczej, którą sprzedał Ryanairowi w grudniu 2018 roku. W styczniu właśnie tego roku linia lotnicza nabyła Niki, linię lotniczą, która wcześniej była powiązana z Nikim Laudą, co doprowadziło do zmiany orientacji odrzutowca biznesowego do zaplanowanych usług. Jeśli jest to firma zależna od Ryanair, nazywanego też biedolotem, to wyobraźcie sobie, jaki tutaj jest poziom. Norwegian Air, tani przewoźnik lotniczy operujący głównie na trasach w Skandynawii oraz na liniach łączących Skandynawię z innymi portami Europy, Ameryki Północnej i Azji. W marcu 2015 roku piloci po raz pierwszy w historii linii strajkowali. Strajk trwał 11 dni, wzięło w nim udział 700 pilotów i 800 osób personelu pokładowego, głównie z baz operacyjnych Skandynawii. Z dużymi utrudnieniami odbywały się loty z baz w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Loty długodystansowe wykonywane przez spółkę Norwegian odbywały się bez zakłóceń. W czasie strajku nie odbyło się ponad 2000 lotów, ucierpiało 100 tysięcy pasażerów, a strajk kosztował Norwegian 350 milionów koron norweskich.
Pomimo tego linie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok odnotowują wzrost ilości pasażerów, nawet do 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Flota Norwegian liczy 90 samolotów, wyłącznie amerykańskiego producenta Boeing. W styczniu 2012 roku linie złożyły największe w historii zamówienie floty w Europie na 222 samoloty. Linie operują na 424 trasach, latając do 130 miejsc. Ryanair, irlandzkie linie lotnicze z siedzibą w Dublinie. Największy w Europie i jeden z największych na świecie niskobudżetowych przewoźników lotniczych. Flota Ryanair liczy 412 samolotów typu Boeing 737-800. W Polsce Ryanair obecny jest od marca 2005 roku. Pierwszy lot odbył się 24 marca 2005 roku z wrocławskiego lotniska Strachowice. W 2018 roku Ryanair uruchomił w Polsce linie czarterowe Ryanair Sun. Pierwszy lot odbył się w 2018 roku z Poznania do Zakynthos. Korean Air, największe linie lotnicze Korei Południowej z siedzibą w Seulu, założone w 1969 roku. Linie oferują połączenia niemal z całym światem. Głównym węzłem linii jest port lotniczy Seul Incheon i port lotniczy Gimpo. Od 1983 roku koreańskie linie miały aż 4 katastrofy lotnicze. Kuwait Airways. Kuwejckie narodowe linie lotnicze z siedzibą w Kuwejcie. Mają połączenia z Afryką, Azją, Europą i Ameryką Północną. Głównym węzłem jest port lotniczy Kuwejt. W ocenach kuwejckie linie lotnicze najlepiej spisały się pod kątem jakości obsługi, jednakże terminowość i obsługa wniosków o odszkodowanie jest tak tragiczna, że wylądowały aż na 3. miejscu. EasyJet. Brytyjskie linie lotnicze będące 3. na świecie i 2. z największych europejskich tanich przewoźników. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1995 roku przez greko-cypryjskiego przedsiębiorcę. Flota EasyJet w grudniu 2018 roku składała się z 320 samolotów Airbus. EasyJet w związku z Brexitem otworzył spółki córki w Szwajcarii. EasyJet przejął również 25 samolotów po upadającej linii Air Berlin za kwotę 40 milionów euro. W Polsce linie odbywają loty z Krakowa, Warszawy i Gdańska, przy czym od jesieni 2019 roku EasyJet będzie oferować więcej niż jedno połączenie tylko na to pierwsze lotnisko. W 2019 roku linia ograniczyła znacząco siatkę lotów z Warszawy, pozostawiając do listopada tylko kierunek do Bazylei, natomiast Gdańsk posiada tylko sezonowe połączenie z Berlinem, które w sezonie zimowym ma być nieaktywne. Thomas Cook Airlines. Była brytyjska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Manchesterze. Firma najgorzej wypadła w rankingu pod kątem terminowości oraz obsługi wniosków o odszkodowania. Pasażerowie oskarżają też brytyjską linię o to, iż jej taniość to mit, bo pobiera dodatkową opłatę za wszystko. Loty są opóźnione, załoga pokładowa źle wychowana, bagaż podręczny zaś nie może ważyć więcej niż 6 kg. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!